Pan, samochodzik. Bursztynowa komnata Tom pierwszy. Wilczyca z jantaru. Rozdział czternasty. Jak to wywężyłeś? Ty szpiclu, marny urzędniczyno. Irina straciła panowanie nad sobą. Jeśli prawdą jest, że złość piękności szkodzi, to nie stosowało się to przysłowie do mojej rozmówczyni. Z roziskrzonymi zielonymi oczyma i wzburzoną falą blond włosów na topalonym czołem wyglądała uroczo. Pochwyciłem jej jakby wzniesioną do uderzenia dłoń. Proszę siadać i nie obrażać mnie. Owszem, mógłbym, chcąc zaimponować, twierdzić, że swe zdemaskowanie zawdzięcza pani mej genialnej intuicji. Jednak główną rolę odegrało tu pani zachowanie modlitwy pod ukraińskim krzyżem. Popisywanie się znajomością ukraińskiego, lekceważenie innych terenów z oprócz wybranego fragmentu popałacowych ruin w Dzikowie. Mnie pozostawało tylko znać, choćby pobieżnie, historię bursztynowej komnaty, no i poukładać całą łamigłówkę. Usiadłem na ławce i zacząłem nabijać fajkę, przyglądając się pięknej Ukraińcy z uśmiechem. To niech pan dla swego dobra rozwali z powrotem tę łamigłówkę. Bo rzeczywiście może panu głowę połamać, moi ludzie. Pani ludzie, wydmuchałem misterne kółko dymu. Gdyby istnieli, byliby tu z panią. I ja nie musiałbym uganiać się w obronie Iriny Antonownej Zubajewej po starych piaskarniach. Zaciskając znów pięści, opadła na ławkę. Moje zachowanie. Teraz rozumiem, dlaczego ciągle kręciła się przy mnie ta żmijka Zosia. Proszę też nie obrażać mojej siostrzenicy, odpowiedziałem przypalając fajeczkę. Przepraszam, kopnęła ze złości kamyk. A w dodatku jestem winna Panu wdzięczność za uwolnienie z rąk gęschego i spółki. Skąd Pan wiedział o ich zasadzce? Zdmuchnąłem dymem natrętnego komara. Ponieważ działałem tu nie na szkodę Pani, a w jej obronie, pozwoli Pani, że nie odpowiem na to pytanie. Zwłaszcza, że moje porachunki z gęschem jeszcze się nie skończyły. Może za to dowiem się, co panią łączy z tymi podejrzanymi i, nie ukrywajmy, niebezpiecznymi typkami? Proszę. Irina przygładziła włosy. Nie mam nic do ukrycia. Namierzyli mnie, nie wiem jakim cudem, już w Moskwie, kiedy wybierałam się do Polski. Oczywiście, nie był to gęschę, ale jego przedstawiciel wiedział jakim cudem. Czyją jestem wnuczką i oferował mi pomoc, również finansową w mych poszukiwaniach. Posłałam go w diabły. Ale gdy tylko przyjechałam do górowa, już zgłosił się do mnie gęsche. Popatrzyłem na nią uważnie. Powiedziała pani, w mych poszukiwaniach. Czego? Powoli wyjęła z paczki Marlboro i zapaliła. Milczeliśmy. Wreszcie odezwała się pozornie spokojnym głosem. Pan, jako urzędnik niebogatego ministerstwa, zarabia chyba niewiele? Cóż, westchnąłem z nieukrywanym żalem. Uśmiechnęła się lekko, wciąż niepewna. A gdybym tak zaproponowała Panu spółkę, prywatną spółkę, ziewnąłem zasłaniając usta dłonią. Nic z tego. Gdyby interesowały mnie prywatne spółki. Jak to pani nazwała, byłbym już dawno po stronie takich jak gęschę, a nie przeciwko nim. Poza tym wiem, pani Rino, że szuka pani bursztynowej komnaty i z grubsza orientuje się, gdzie spodziewa się pani ją odnaleźć. Tak więc, jako uczciwy urzędnik czy pracujący dla siebie eksplorator mogę obejść się bez pani. Dzielić się ósmym cudem świata? Kłamie pan. Tam ani ja, ani Niemcy nic. Zamilkła, zdając sobie sprawę, że powiedziała za dużo, ale ja się śmiałem, boście wszyscy zawierzyli swym wykrywaczom metali. Tymczasem są inne sposoby. Teleradiestezja i jasnowictwo. Machnęła ze wzgardą ręką. Zależy, kto się do nich zabierze, a ze mną jest jeden z najlepszych fachowców w Polsce. Zmarszczyła czoło. Ma pan na myśli tego staruszka, który mu towarzyszy? Zaśmiała się wzgardliwie. Jasnowic jest jak dobre wino. Im starszy, tym lepszy. Zresztą, będzie mogła pani zobaczyć go dziś przy pracy. Przypomnę tylko, że od pani samej zależy, czy będzie pani z nami w dzikowie jako zaproszony gość, czy jako odkrywca skarbu. W pierwszym wypadku nici z zysku, w drugim. Jak przewiduje polskie prawodawstwo, ze względu na wyjątkowość odkrycia nagroda może być bardzo wysoka. Milczała, gryząc ustnik papierosa. Pani Rino, położyłem dłoni na jej ręce. Proszę, dla pani dobra? Akurat. Stryknęła niedopałkiem za płot. Ale cóż robić? Wyjęła z kieszeni złożoną na czworo kartkę z żółkłego papieru. Proszę ale jeśli polskie władze wykołują mnie z nagrodą, to zapłaci mi pan z własnej kieszeni. Lekko drżały mi palce, gdy rozprostowywałem papier. U góry wyblakłym atramentem Polina Kulżenko wypisała przed półwiekiem Wildenhoff, alfabetem łacińskim i cyrylicą. Przewidując kompletną ruinę pałacu zaznaczyła strony świata. Poniżej niepewną ręką wyrysowała plan pałacu von Schwerinów. Przy północno-wschodnim narożniku widniał krzyżyk i napis po rosyjsku: Dwanaście skrzyń. Ogarnęła mnie fala gorąca w tylu skrzyniach mieściła się bursztynowa komnata. Pomyślałem. Mimo to zmusiłem się, by spytać niedowierzająco. I tam leży skarb, za którym uganiają się tysiące ludzi bursztynowa komnata przecież pani babka wykazała tyle dobrej woli. By to arcydzieło trafiło do rąk prawowitych właścicieli. Wiem, że ci nie potraktowali jej najlepiej, ale... Właśnie to ale odebrała mi kartkę Irina. Może właśnie ono spowodowało, że chciała zaczekać z tym planem do lepszych czasów. Lecz świeć panie nad jej duszą nie doczekała. Skłoniłem głowę. Dziś czasy są na pewno lepsze. A skoro zawiódł sprzęt pani i niemiłego nam gęschego... To pora na pana Rzeckiego. Choć sam nie wierzy, aby bursztynowa komnata dotrwała do dzisiaj, to jestem pewien, że nie zlekceważy żadnego jej tropu. Zwłaszcza tak wyraźnego, jak plan skreślony ręką pani babci. Z góry cieszę się na nasz sukces. Widać było, że Irina naprawdę zrzuciła z serca wielki ciężar. Zdrzemnę się trochę po przeżyciach dzisiejszej nocy, uśmiechnęła się do mnie. Mam nadzieję, że nie ruszycie do dzikowa beze mnie? Jakbyśmy mogli. Przyłożyłem dłoń do serca. Gdy zostałem sam, wyciągnąłem z Rosynanta grzałkę, kubek i zieloną herbatę. Posilony nią chciałem podumać o tym, co gęstę miał na myśli, mówiąc do swoich uprzedniej nocy na cmentarzu, że najciemniej jest pod latarnią i że diabła zjem, a na łup z pół wioska nie natrafię. Przypominając sobie wcześniejszą rozmowę z Owsianowem dorzuciłem do torby jeszcze jeden kubek i słoiczek kawy Max Że nie myślałem o będącej na wyciągnięcie ręki bursztynowej komnacie? Kochani, prawdziwy smakosz przedłuża chwilę zakosztowania wyjątkowego rarytasu. Dopijałem drugi kubek rozjaśniającej myśli chluby Chin, a tajemnica towarzystwa przez historię do przyjaźni nie była ani o krok bliżej mnie. Za to w drzwiach ukazał się pułkownik Awenil Pietrowicz Owsianow. To kawy dziś nie będzie? Smutno pociągnął nosem. Już się robi. Sięgnąłem po grzałkę i słoiczek z kawą. Gawędziliśmy o tym i owym. A zwłaszcza o dwustu radzieckich hipotezach co do miejsca ukrycia cudu z jantaru. Ja, niech mi pułkownik wybaczy, nie zdradzałem się ze znajomością 201 ukazanej mi przez Rinę. I tak jakoś wyszło, że użaliłem się, iż obecność tutaj mojej skromnej urzędniczej osoby jest wielu poszukiwaczom skarbów nie w smak. Rosjanin roześmiał się gromko. Ach, mileńki mój! A co ja mam powiedzieć, kiedy prawie wszyscy widzą we mnie funkcjonariusza KGB czy gr Owszem, pułkownik jestem, ale z wykształcenia inżynier budownictwa wojskowego i były wykładowca, co łatwo sprawdzić – Kaliningradzkiej Wyższej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych. A wiecie, dodał po chwili, że moje poszukiwawcze zainteresowania zaczęły się już wtedy. Gdy w sprawie po niemieckich schowków ze skarbami zwróciła się do mnie tajna organizacja tak, były takie już wtedy i u nas która występowała oficjalnie jako chór wojskowy. Wybuchnęliśmy śmiechem. Ale, że w sowieckiej armii były tajne organizacje no, no. Gdyby to powiedział mi ktoś inny, w życiu bym nie uwierzył. Ale skoro to mówi tak zasłużony dla rosyjskiej, a więc i europejskiej kultury człowiek, współautor drukowanego w kaliningradzkiej prawdzie cyklu pod szokującym tytułem podziękowanie dla złodziei, apelującego do tych, którzy zagarnęli po niemieckie mienie. Dzięki temu już ponad dwadzieścia zawłaszczonych arcydzieł wróciło do muzeów. Gdy Owsianow pożegnał mnie, tłumacząc się koniecznością powrotu do Kaliningradu, przypomniałem sobie, że przecież jest pierwszy września, a Zośka zamiast uczestniczyć w Łodzi w uroczystym otwarciu roku szkolnego gania pogrowie za towarzystwem przez historię do przyjaźni i bursztynową konnatą. Czym prędzej wystukałem numer telefonu szefa w ministerstwie. Był w pracy i już krzyczał. To ja ci powierzam ukochaną córkę mej jedynej siostry, a ty sprowadzasz ją na manowce wagarów. Z trudem udało mi się zalać żarszefowskiego gniewu potokiem słów o przestępstwach gęstego no i, przede wszystkim, o bliskim odnalezieniu bursztynowej komnaty. Ku mej pan Tomasz pomrukiwał coraz rzadziej i ciszej, aż wreszcie zakończył: Dokopuj się do niej, dokopuj. Ale ani mi ruchu dalej. Dzwonisz do mnie, zabezpieczasz zdobycz przy pomocy policji. A ja wtedy wysyłam specjalistów. HM, odchrząknąłem. A czy takich historyk sztuki? Przepraszam, Pawełku, pan Tomasz już całkowicie złagodniał. Tylko zrozum moje zdenerwowanie. Takie odkrycia nie zdarzają się codziennie. Błagam, nie uszkodźcie czegoś. Ale zosie to może dopiero jutro odwiozę? że żelazo póki gorące. Dobrze, dobrze, dał się podejść szef. Niech będzie jutro, skoro masz komnatę na głowie. No, Zośka, mam u ciebie duże lody. Szepnąłem odkładając słuchawkę. Ale nie była to ostatnia tego poranka burza na mym niebie. Wstrząs, jakiego doświadczyła Zośka, gdy ją poinformowałem o nocnej, bez niej, wyprawie na gęskiego można by porównać do słynnego trzęsienia ziemi. Które obróciło w ruinę połowę Tokio. Za to pan Onofry, dowiedziawszy się o niecnym pozostawieniu go w pokoju, podczas gdy z zygą ratowaliśmy Irinę, zamilkł i skamieniał tak, że Biblii żona lota zmieniona w słup soli byłaby przy nim wzorem tancerki breakdance. Pomny nad doświadczenie z panem Tomaszem użyłem środka trzęźwiąco pobudzającego, zawartego w zdaniu. Zaraz wyruszymy przywrócić światu bursztynową konnatę. Jej, żebyście widzieli reakcję Zośki, a nawet nie wierzącego w istnienie jantarowego cudu pana Onufrego. Zaatakowany ich zgodnym dwugłosem, musiałem oczywiście opowiedzieć o rozmowie przeprowadzonej z Iryną o świcie. A teraz, gdy tylko Zyga się dogoli, a pani Irina dokończy robienie makijażu. To u niej trwa długo, wtrąciła Zośka. Pędzimy do Dzikowa. Zyga zszedł zaraz ale na panią Zubajewą musieliśmy poczekać wystarczająco długo, bym zdążył powiedzieć po raz drugi, tym razem zydze, o rozmowie z nią. Ukazała się wreszcie w drzwiach, ale cóż to było za entrée? Zośka jęknęła cicho. Czerwone buty z najcieńszej skórki sięgały za zgrabne kolana. Wpuściła w nie obcisłe, podkreślające smukłość nóg, spodnie z czarnego welwetu. Górę stroju stanowiła spięta z bokuszy i koszula z bufiastymi rękawami, zwana rubaszką, ale ręczny haft na niej wart był majątek. Burze blond włosów spięła szykretowym, inkrustowanym srebrem grzebieniem. Przez ramię przewiesiła myśliwską torbę z borsuczej skóry. Ot, młodycia! Zawołał z Ukraińska panno Nufry i podkręcił wąsa. Ten gesti okrzyk Irina przyjęła skromnym opuszczeniem długich rzęs. Ech, polska część ekspedycji, nie wyłączając Rzeckiego. Jeansowo-wycieruchowo-sztruksowa wyglądała przy pięknej Ukraince bardzo skromnie. Tak skromnie, że zdusiłem w sobie marzenie, że może tak po odnalezieniu komnaty pani Irina zechce się ze mną spotkać. Oczywiście na gruncie zawodowym. A co wyście sobie pomyśleli? Przepraszam, pewno to samo co ja. Jedziemy, uśmiechnęła się do mnie promiennie. Wnuczka pani Kulżenko. Oczywiście, poderwałem się, pani wóz przodem, i nasza mała kawalkada ruszyła. Wydało mi się, że w oknie pokoju zajmowanego przez Niemców drgnęła firanka, a niech tam. Pokazałem oknu, firance, a mam nadzieję, że także i Genschemu znaną, myślę, że i w Niemczech. Figę. I pognałem Rosynanta w ślad za maluchem Zegi, który dosłownie siedział na zderzaku golfa Iriny. Tak mu było spieszno do komnaty. Po wczorajszym szaleństwie dzikowo pogrążyło się w ciszy. Zaledwie kilku małolatów dołączyło do nas, gdy okrążaliśmy po pałacowych wzgórek. Jeden z nich, imieniem Józku, wyróżniał się zwisającą u nosa kapką, którą co i raz ocierał rękawem, domagając się byśmy mu pozwolili ponieść choć łopatę. To chyba to miejsce u krańca stoku, odezwała się z napięciem w głosie Irina, wyznaczone przez te patyczki, w których domyślani się twojej roboty, zerknęła na Zośkę, która nie umieszkała dygnąć z elegancją. I ja, i Niemcy, mówiła Zubajewa, nie odkryliśmy tu niczego naszymi wykrywaczami metali. Ale nie zaszkodzi spróbować raz jeszcze. Wtrącił Zyga. Irina kiwnęła potakująco głową, i Midas z Prospectorem rozpoczęły rywalizację, której Rzecki przyglądał się z lekką ironią, a Zośka z wypiekami na twarzy. Ja czekałem spokojnie. Wreszcie Zyga wyłączył swój aparat. Nic. Tylko czasem jakieś słabiutkie echo. Albo ktoś już wykopał komnatę przed nami, albo odwrócił się do porządkującej sprzętu krańki. Pani babcia skłamała. Zubajewa żachnęła się. Babcia kłamała tylko wtedy, gdy chciano coś wydrzeć z niej siłą. Ten plan dała dosłownie nałożył śmierci mej mamie, która do tego czasu nie wiedziała w ogóle, że babcia wie więcej niż powiedziała przesłuchującym ją. A czy ktoś był tu przed nami? Skąd mogę wiedzieć? Może wyjaśni, czy odkryje tu coś pan, pan, przepraszam. Rzecki. Telerad niestety ukłonił się, gładząc brodę. Onufry Rzecki do usług. Zubajewa uchwyciła go za rękę, zdenerwowana posądzeniem przez Zygę jej babci o kłamstwo. Co więc pan? Miła pani. Ujął delikatnie jej dłoń jasnowic. Moim zdaniem, bursztynowa komnata spłonęła podczas straszliwego nocnego nalotu alianckich bombowców na królewiec 2 sierpnia 1944 roku. Ale czyż nie mogę się mylić? Odganiam więc od siebie jak najdalej myśl o tamtym okropnym pożarze Królewieckiego zamku, by nie mąciła mi dzisiejszych odczuć. Cieszę się, że plan pałacu jest sporządzony ręką świętej pamięci pani Kulżenko, osoby, która zapewne brała udział w ukryciu komnaty. Rzecki popatrzył wokół w skupieniu. Proszę teraz, aby zechcieli państwo zostawić mnie tu na czas jakiś z planem w ręku i mym wiernym wahadełkiem. Oczywiście że usłuchaliśmy polecenia mistrza, choć dzieciakom musiała w tym pomóc Zośka, muskając ich pokrzywą po gołych piętach. Odeszliśmy aż nad Staw i tam przyglądaliśmy się, jak zyba puszcza kaczki po wodzie. Długo trwało, nim usłyszeliśmy wołanie pana Onufrego. Hop, hop, proszę tutaj. Prawie pobiegliśmy. Starszy pan był bardzo blady i ocierał chusteczką pod czoła. Ale uspokoił mnie jego promienny uśmiech. Komnata musi być blisko. Pomyślałem przejęty. Na początek coś, co może potraktują państwo jako sztuczkę cyrkową. radiesteta ukłonił się naszym paniom i stanął na środku wyznaczonego przez patyczki zośki placyku. Ujął wachadełko tak, by zwisało nieruchomo. Powiedz mi, wachadełko, czy jest tu coś ukryte pod nami? spytał cicho. Wahadełko powoli, a potem coraz szybciej zaczęło wirować w lewą stronę. Nic więc tu nie ma. Szepnęła Irina. Rzecki zatrzymał swój przyrządzik. Widzę, że orientuje się pani nieco w radiestezji. Nie wie pani jednak, że u 20% ludzi wskazania wahadełka są odwrotne. Gdy u większości jego ruch zgodny ze wskazówkami zegara jest odpowiedzią tak, to u tych nielicznych jest odwrotnie. A ja mam szczęście do tych, tychże 20% się zaliczać. Tak więc w moim ręku wahadełko mówi, tu jest coś ukryte. Och, szepnęła Zośka. Rzecki uśmiechnął się do niej. Teraz zapytamy, wahadełko, gdzie dokładnie jest skarb? Patrzyliśmy jak urzeczeni wzwieszający się na nitce mosiężny ciężarek, który coraz gwałtowniejszymi ruchami zaczął wychylać się w prawo ku północnemu wschodowi. Rzecki ruszył w tę stronę. Przeszedł trzy kroki, gdy wahadełko zmieniło ruch z wahadłowego na okrężny, szybki. Pan Nufry wywiercił obcasem dziurkę w ziemi. Jeśli chcą państwo kopać w pościgu za komnatą, to radziłbym tutaj. I to głęboko. Na jakieś dwa metry. Burzące pałac spychacze nawaliły tu gruzu. I kilof nie byłby o to rzeczy. Kilow. Zyga aż podskoczył. To ja zaraz. Popędził do wioski i już był z kilofem, który aż drżał mu w ręku. Tak, mój przyjaciel był opętany wizją odkopania bursztynowej komnaty. Chwyciliśmy z Zośką wyciągnięte z rocjonanta łopaty i z okrzykiem triumfu wbiliśmy je w ziemię. Pan Onufry przysiadł z Iryną na zwalonym pniu. Widziałem, że pomaga przypalić jej papierosa, nie mogła utrzymać zapalniczki w dygoczącej z emocji dłoni. Zyga tymczasem przodował w pracach wykopaliskowych, ja spociłem się bardziej niż pod woru ławkami, Zośka aż sapała z wysiłku, odrzucając gruz. Wreszcie kolejny cios kilofazygi zadudnił głucho. Zyga odrzucił go i padł w wykopie na kolana, odgarniając i rozrzucając ziemię na boki. Tu jakieś dechy. Tylko opasane metalowymi taśmami. Stąd to słabe echo. A kto panu zagwarantował metalowe skrzynie? Rzecki podtrzymywał Irynę na krawędzi dołu. Widzi pan, dąb skrzyni wytrzymał, jakby go wczoraj wystrugali, a metalowe taśmę rdza zżarła. No, ale odkopujcie dalej. Okazało się, że trafiliśmy na skrzynię długą na 2,5 metra i szeroką na metr. Wysokości nie mogliśmy sprawdzić, bo skrzynia była ściśle wpasowana między inne. Tu potrzebny dźwig. Mruknąłem. Wydawało mi się, że tuż nad sobą słyszę głos szefa: Niczego nie ruszać, zabezpieczyć, zawiadomić. Przyślę specjalistów. A komnata była tak blisko. I nagle zdałem sobie sprawę, że przecież mój telefon jest, no powiedzmy, zepsuty. Najnowszej technice też to się może przydarzyć. A tu piękna Irina prosiła nas: Panowie, ja wiem, że wy wysłużbowo, ale tak odbić choć jedną deskę z wieka. Przecież nic nie ukradniemy. Ja nawet palcem nie tknę, tylko spojrzę. Mileńcy moi. Ale mój szef. Zacząłem przepraszająco. Jednak pan Onufry nie dał mi dokończyć. Najeżył swą czcigodną brodę i zawołał. Najważniejszym szefem jest serce. A moi mówi, że powinniśmy zajrzeć do skrzyni. Pani Irina ucałował dłoń pięknej Ukrainki, nawet przystroiła się specjalnie na tę okazję. I ma teraz czekać na przyjazd jakiś moli książkowych w obstawie policji? Wstyd mi za pana, panie Pawle i pańskiego przełożonego. A przecież mnie aż palce świeżbiały, by zajrzeć do skrzyni. Brakowało mi tylko sygnału, a nim było wołanie rzeckiego: Zyga, załopaty i wbijamy je pod deski. Tylko ostrożnie. Hura! Zakrzyknął nieprzytomny ze szczęścia przyjaciel i wsadził ostrze łopaty pod pierwszą deskę. Czym prędzej ruszyłem w jego ślady. A nad nami unosił się perlisty śmiech Iriny. Pół wieku historii patrzy na was. Pan Onufry wesoło trawestował słowa Napoleona wypowiedziane do jego żołnierzy pod piramidami. Naparliśmy na styliska i ze skrzypem gwoździ. Rozrywając resztki taśm, deska uniosła się do góry. Chwyciliśmy ją rękoma i odrzuciliśmy na bok. W szczelinie ukazał się nawoskowany papier, a pod nim odsłonięte szarpnięciem zygi. Wióry. Jęknęła Zośka. Jak się pakuje takie delikatne cuda, jak rzeźby z komnaty, to myślisz, że właściwym jest to winąć je drutem kolczastym. Nie wytrzymał zyga. Zanurzył dłonie w skrzynie. Wiury, 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 mruczał coraz szybciej, aż wreszcie zawrzasnął z rozpaczą do samego dna wiury. Wydało nam się, że słońce zaszło nad dzikowem. Do innych skrzyń, zawołała rozdzierająco Zubajewa. Tak, wyrecytował niczym duch ojca Hamleta Rzecki. Druga skrzynia, wiury, trzecia skrzynia, wiury. Bezgłośny płacz Iriny. Pochlipwanie Zośki. Ktoś zakpił sobie z pani Kulżenko, tak przecież oddanej bursztynowej komnacie. Czy doktor chodę czy Gauleiter Koch? Nieważne. Zresztą nie sądzę, że to ona była celem tego dowcipu z wiórami. Komuś zależało, by wszyscy jak najdłużej wierzyli, że feria z Jantaru leży tutaj. A tymczasem... machnął ręką Rzecki. Przyznam się, iż choć uważałem... Że komnatę zniszczył bezpowrotnie nalot na królewiec, to żywiej i radośniej zabiło mi serce, gdy ujrzałem wieko skrzyni. A może w dalszych skrzyniach? szepnęła Sosia. Mamy kopać. Zyga spojrzał na Irinę. Przygryzła wargi. Jak panowie chcą. Ja odjeżdżam do Moskwy. Ruszyła, potykając się o gruz w stronę golfa. Borsucza torba wlokła się za nią. Pani Irino. Podbiegłem do auta. Przecież takie porażki. Podała mi kartkę z planem i spojrzała z rozmazanych rzęs. Mnie wystarczy tej jednej, oparła się o drzwi i próbowała uśmiechnąć. Cieszy mnie tylko, że babcia umierając wierzyła, iż ten plan pomoże odnaleźć bursztynową komnatę. I tej nadziei nie odebrał jej ani nadprezydent Prus Wschodnich, ani sowieccy oficerowie śledczy. Do widzenia i dziękuję za wszystko. Panie Pawle, to ja dziękuję. Pochyliłem się, by ucałować pachnącą jaśminowymi perfumami dłoń. A że jednocześnie wyjąłem spod zderzaka golfa pipcik czy, jak kto woli, pluskwę? Cóż, serce sercem, a służba służbą.